cały zjazd, jakby zobaczyć na minutówkach, czy tutaj coś od góry, czy coś nam zostało. Więc tak, tu nic nie ma, tu nic nie ma, bo to też mogłaby być ciekawa sugestia, że na przykład przy zjazdach żaden poziom nie zostaje. To byłoby ważne, że jeżeli jakiś zostanie, to powinien być klepnięty. Tutaj ten jest na pierwszej minutówce, dobra. Czy coś tu wisi? Nie, ten też był. Czy coś do góry wisi? Nie widać nic, nic nie ma. Tu jest jakiś poziom, ale cena szła na dół, więc na pewno ten poziom został zrobiony. Dokładnie. Czemu się jednak pojawiają pod ceną. A nie, czasami się pojawiają nad, ale jak widzicie, jeżeli się pojawiają nad, to i tak w przypadku ruchu ceny w dół te poziomy są robione. Nie ma tych poziomów nad zbyt wielu, ale to już wam powiem, że będę robił w takim razie analizę nawet taką, że jeżeli poziomy... Mariusz, no, możesz cofnąć? Tak. Tam o jeden się... Jeszcze. Jeszcze, bo go nie widzę. Był taki zjazd... O, tego. Tą myszką. To jest zaliczony? Ten? No. Nie, znaczy jest zaliczony, spójrz. Tu. No, dobra. Dobra. Że on dobra, został myszka. Nad? Tak. I jest pływający? No ale jakby cena za chwilę do niego doszła. Tak, i to jest tak, właśnie dobra, też tak. To spostrzeżenie, które teraz przyszło mi do głowy i możemy to w sumie zrobić wspólnie, że poziomy, które pojawiają się nad ceną, tak jak ten, albo są dotknięte w pierwszej minucie, ale cena odjechała w dół, to powinniśmy do nich wrócić. Tu co prawda już jest druga minuta, więc tego poziomu bym nie brał, ale tak po prostu przyszło do mnie jako taka ciekawostka i nie ukrywam, że chcę to sprawdzić, a mogę to zrobić przecież wspólnie z wami. Tu co prawda już bym pod to bym nie grał, ale jak widać reakcję mamy ciekawą. I teraz zobaczcie. Pierwsza minuta dotknięta, poziom, cena spada, powrót. Z drugą stronę już mamy jakby doświadczenie, że poziomy na dole potrafią zostać i ta cena wraca później. Ale jeżeli w pierwszej minucie cena zjeżdża, powrót. Jak są pływające nad ceną, tu już jest druga minuta, dobra. No, jak coś zauważycie, to oczywiście krzyczeć, wołać. Przybliżę ten ekran, bo widzę, że 69. O, widzicie, to jest kolejny przykład, co prawda niezaznaczony i zaraz go sobie tutaj zaznaczę, bo go widocznie wcześniej przeoczyłem. I tutaj ta zasada, o której powiedziałem, czyli przez godzinę, no bo jak ten poziom się pojawia, to przez godzinę gramy knoty, później po zamkniętej godzinie gramy powrót do tego poziomu. No i setup został zamknięty.